Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire chair. Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Po pierwsze, jestem na maksa podekscytowana jedną rzeczą, o której nie mogę wam jeszcze powiedzieć. Bardzo bym chciała, ale powiem wam w piątek się dowiecie, to znaczy pewnie w sobotę. Nagram w piątek, w sobotę się dowiecie, ale zdarzyło się coś totalnie niespodziewanego. I wczoraj w ogóle nie mogłam aż zasnąć z podekscytowania i ze szczęścia. Ale dobra, nie gadam tak, ja wiem, że wy nie lubicie, jak ja tak gadam, że coś się stanie, ale nie wiecie co. No w każdym razie tak będzie, więc po prostu chociaż tak tyle wam powiedziałam. Ja przed chwileczką wzięłam prysznic, zrobiłam sobie już poranną pielęgnację. Boże, pachnę pięknie cynamonem. Zaraz wam w ogóle pokażę super świąteczną serię od Nakomi. Zrobiłam sobie też delikatny makijaż, ponieważ mam te dni i trochę mnie wysypało i nie chcę was straszyć. I dzisiaj jedziemy na wycieczkę z Betą i Tomkiem. Umówiliśmy się za półtorej godzinki, ja jeszcze muszę zdążyć dodać film, zrobić jedno zdjęcie. Juri właśnie pojechał do sklepu i tak, i dzisiaj będzie fajny, intensywny dzień. Potem zamierzamy jeszcze iść na łyżwy, zrobić moje świąteczne zakupy, także to będzie chyba długi vlog. Więc już nie gadam na początek, tylko zapraszam was do oglądania. Za chwileczkę pomaluję jeszcze sobie rzęsy, bo mam na razie tylko krem, BB, puder i korektor. Ale zobaczcie, tym pachnę i się zakochałam w tej kolekcji świątecznej. To są musy z Nakomi, które dobrze znacie, bo ja wam już nieraz o nich mówiłam. Z tym, że teraz jest kolekcja świąteczna i ja zobaczyłam tutaj cinnamon rolls. Naprawdę jak takie cynamonowe ciasteczko. One są dosyć tłuste, ale nie są tak tłuste jak masło. Mega intensywnie nawilżają i pozostawiają taką fajną powłokę na skórze. Nie wiem, czy to widzi... O, ładnie widać. Zobaczcie na moje ramię, bo ja właśnie jestem cała posmarowana tym musem. Jest taka naprawdę ładna, delikatna powłoka. Troszeczkę delikatniejsza niż olejek, ale jednak ślicznie skóra się mieni, wygląda tak zdrowo. Oprócz tego musu mam też pienkę peelingującą, myjącą. Ona jest super, bo jest taką alternatywą dla ludzi, którzy niekoniecznie lubią taki zwykły peeling mocny. Ona jest taka delikatna, możemy sobie ją po prostu stosować pod prysznicem i ona jest o zapachu grzanego wina i też pachnie przecudnie. A tutaj mam jeszcze Christmas Spices i to jest również mus do ciała. Także ta seria świąteczna naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Myślę, że przez całą zimę ona będzie królować u mnie. Na moim Instagramie pokazywałam wam również suflety. Suflet to jest nowość, jeżeli chodzi o Nakomi. Ja mam trzy. Mam suflet przeciwzmarszczkowy, który uwielbiam, używam i bardzo, bardzo, bardzo się z nim polubiłam. One w ogóle mają taką konsystencję takiego delikatnego musu, więc bardzo szybko się wchłaniają i są bardzo leciutkie. Tutaj mam suflet wygładzający i tutaj mam suflet wyciszający, przeciwtrądzikowy. Każdy z tych sufletów ma w sobie składniki odżywcze. Ten przeciwzmarszczkowy ma akurat ekstrakt z niebiesko-zielonych alg, dzięki czemu dostarcza dużą dawkę witamin, minerałów, antyoksydantów. Suflet wygładzający jest stworzony na bazie olei, między innymi olej makadamia. On też będzie delikatnie redukować ślady, różne blizny. Ten suflet wyciszający będzie idealny dla osób, które zmagają się z trądzikiem, z problemami skórnymi. On ma wyciąg z tymianku, ekstrakt z jarmużu, który zwalcza obrzęk, który też redukuje blizny potrądzikowe, kwas cytrynowy. W każdym naprawdę z tych sufletów jest moc super składników odżywczych. Ja na razie sobie używam tego przeciwzmarszczkowego, bo wiecie, miałam niedawno urodzinę i tak dalej. Ale na pewno sprawdzę sobie też ten wygładzający. Ja z trądzikiem nie mam jakichś dużych problemów. Właśnie tak w takich sytuacjach jak mam okres, no to zawsze coś tam mi wyskoczy, ale to są pojedyncze wypryski. Natomiast ten przeciwzmarszczkowy jest super. Mi się w ogóle bardzo podoba konsystencja tych kremów, bo jest bardzo delikatna. Jak taka mgiełka na twarz, bardzo szybko się wschłania, naprawdę są super. Sprawdźcie sobie też koniecznie tą serię świąteczną, ponieważ macie tam też super mleczka do wanny, do kąpieli. Zapachy są rewelacyjne, naprawdę takie typowo zimowe, ale też nieprzesadzone. I oczywiście pamiętajcie o moim kodzie EWA20, który cały czas obowiązuje. Moja współpraca z Nakomi jest stała, także mój kod obowiązuje dla was cały czas. Bardzo często o to pytacie. EWA20 działa, śmiało możecie robić zakupy. A ja teraz lecę suszyć włosy, kończyć make-up, ponieważ zaraz wychodzimy z domu. Cieszę się, ładnie umalowałam. Bardzo ładnie. Rzadko się tak maluję. Ale dzisiaj stwierdziłam, że właśnie mam ochotę na taki mocniejszy makijaż i ładnie się ubiorę i umaluję i w ogóle. I tak, dobra, szybciutko robimy oscypki i lecimy. Już jeden, dwa. Głodny dwa. Nie czekałeś na mnie? Dostałem gratis dwa. No dobra. Juri, cały czas dostaję oscypki gratis.
Ja nie wiem. Ale mamy piękną pogodę, po prostu świeci słoneczko. Tylko jest trochę zimno, ale nieważne, jest cudownie. Jury właśnie odpala świąteczne piosenki. Za 200 metrów? I don't care about the presents. Nerwujesz mnie, jak się masz? Ty mnie też. Ja cię kocham. All I want for Christmas. Możecie sobie wyobrazić, że jak byłam mała, to myślałam, że ładnie śpiewam. As long as I spend this day with you, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby. Zobaczcie, jaką choinkę zrobiła dla mnie Beta. Jak mi te deski pokazywałaś, to powiem ci szczerze, że nie spodziewałam się, że... dla sąsiada. Piękna. To się nazywa kreatywność i artystyczny umysł. Cudo, naprawdę. Dziękuję bardzo. Nieważne, że zima, chcieliśmy się poczuć jak na Teneryfie. Jesteśmy właśnie w drodze w Tatry. Jedziemy, jest przepięknie, świeci słoneczko. Trafiła nam się po prostu pogoda idealna na tą wycieczkę. Zaraz wam zrobię kilka przebitek z drogi, żebyście zobaczyli, jak tutaj jest ślicznie. Making plans, what we're gonna do, I feel so blessed. Słyszycie? Boże, to jest cudowne. Ten dźwięk to jest w ogóle... czad. Cały czas tutaj mówię o tym, że to jest super, że możemy na chwilę zwolnić. I cieszę się w ogóle, że przyjechaliśmy tutaj w tym okresie świątecznym, gdzie wszyscy są w pędzie, prezentowym szale, a my możemy tutaj tak odetchnąć. Wiesz, ja cały czas mówię, że my tutaj tak wolno żyjemy, w sensie wolniej niż w Warszawie, i to jest piękne. Że człowiekowi tak czasami aż potrzeba tak, takiego, żeby taki wdech wziąć. Tak. Posłuchać szumu wody pięknego, ciszy, nie spokoju. Ma wody. Nie ma wody, jest bardzo mało wody. Mało wody jest, no. Ale jest pięknie. Słuchajcie, przyjechaliśmy na Słowację. Jesteśmy teraz... Gdzie jesteśmy, Tomek? Szczybskie plesy. O Boże, ale zaczęłam nagrywać, a wchodzimy pod górę. To nie był dobry pomysł. Dobra, nagram jak wejdziemy. Szukaliśmy śniegu i znaleźliśmy. Słuchajcie, żeby w ogóle wjechać na Słowację, bo na pewno będziecie o to pytać, możecie sobie wjechać normalnie. Natomiast jeżeli chcecie tutaj właśnie tak swobodnie jak my teraz chodzić, czy iść do restauracji, bo niektóre restauracje są czynne w ogródkach, właśnie zamierzamy potem pójść do jednej z nich, musicie mieć ważny test, który musi być ważny 72 godziny. Takie testy można spokojnie zrobić w Krynicy nawet. Robiliśmy w tym samym centrum diagnostycznym, co jest w Warszawie, Diak. Ale jest tutaj przepięknie, zaraz znajdę jakąś śnieżkę i rzucę w starego. Nie, nie, nie. We mnie nie. Jura. Nie, proszę, nie. Muszę, bo to jest lód. Chodź tu. Ty tak rzucasz, tak. Pierwsze rzucanie się śnieżkami zaliczone. Ale super tu jest, tutaj się czuję prawdziwą zimę, serio. Jest prześlicznie, biało. Tutaj trochę czuć vlogmas, co? Tutaj czuć vlogmas o wiele bardziej niż w Polsce, chociaż w Warszawie padał śnieg. Ale w Warszawie ten śnieg to taki jest zawsze, że... jest na chwilę i go nie ma. Jak to baby, musiałyśmy zahaczyć o sklep. Jaka to muza fajna leci. Zobaczcie, tu jest taka restauracja i macie takie sofy, kocyki i można normalnie sobie zjeść na zewnątrz. Bardzo ci ładnie idzie po słowacku. Aresztowana kura. Jestem taka szczęśliwa, że jestem w restauracji. Weź sobie ten nakryj się, koniec. Że za chwileczkę usiędziemy, alkoholickie. Zjemy. Alkoholickie. Alkoholickie? Napoje. A zobacz, czy jest grzanu winu. A myślicie, że zupa czosnkowa i aperol to jest dobre połączenie? Jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo brakowało mi restauracji i dziwię się, że w Polsce tak nie jest. Dlaczego w Polsce tak nie może być? Nie, czerwone też. Jest czerwone? Tak, mulled wine. Dobra. Zobaczcie, jaka zupka czosnkowa. Czosnkowa. Tak? Ale to jest specyficzna. Mega. Zupka czosnkowa jest przepyszna. Jest zupełnie inna niż te, które jadłam dotychczas, bo to nie jest krem. Ja pierwszy raz jem zupę czosnkową. Przepyszna. Takie wino jak my robimy. Boże, zupełnie inne. Bez cukru, prawdziwe wino. Boże, jakie żadne. Pyszne. Mhm. No, zaraz spróbujemy po prostu. Właśnie sobie tak mówimy, kolejne. Że bardzo nam się to podoba i w tym momencie, jak się zachwycamy, leci moja ulubiona piosenka. Kolentura. No cudownie. Zobacz, jaka sałatka. A to jest... Wyprażony sir achranolki. Wyprażony sir achranolki.
To wiesz, jak to wygląda? To wygląda tak, ile ma kalorii. Tak wygląda. Kopię normalnie, słuchaj, przez tydzień jeszcze. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas. Jury dodaje dla was film, a my stwierdziliśmy, że... Znaczy my z Betą stwierdziłyśmy, że jedziemy do Kika zrobić moje świąteczne zakupy. Ja jestem taka szczęśliwa, że byłam w restauracji. Naprawdę, tak niewiele człowiekowi do szczęścia potrzeba w tych czasach. Zobaczcie, gdzie mnie zabrała Beta. Tu jest Pepko, tu jest Teddy, tu jest Kik. Także jesteśmy w domu, a tu jest taki duży Kik, że ja nie mam pytań. Jest tutaj zdecydowanie większy wybór, muszę wam powiedzieć. Jest mnóstwo pięknych jelonków. Ten skradł moje serce leżący. Zobaczcie, tutaj są jeszcze takie. Ten nam się bardzo podoba. Ja bym go od razu wzięła, tylko jest srebrny niestety. 35 zł. To taka normalna cena, jak takich. Chyba ceny są takie same jak w Polsce. Zobaczcie, jaka piękna choineczka. Naprawdę jest tu dużo ślicznych rzeczy. O Boże, jaki słodziak. Ja chcę łoźka. Piękny. Wezmę też sobie wkłady do świeczek, bo mi się skończyły. Wezmę sobie takie złote. Jedne takie złote, a drugie nie wiem jakie. Jest taka świnia. Zajebista. W ogóle jest tu bardzo dużo różnych zwierząt. O Boże, są takie czaszki i takie. To jest słowacki Kik, ale serwetki made in Poland. Jesteśmy w Teddy i ostatnia, Boże, jest bardzo duży wybór. Ostatnio, jak kupowałyśmy, to była ostatnia sztuka takiego kompletu, więc dokupiłam jeszcze dwa, ale nie wiem, czy właśnie ten, co ty masz, też jest fajny, nie? Tu jeszcze, zobaczcie, z tej strony jest mnóstwo rzeczy. No naprawdę, bardzo duży wybór tu jest wszystkiego. Będziemy musieli z Jurim kupić dużą choinkę. Słodziaki. A tutaj są bardzo fajne takie, wiecie, co się ze mnie śmialiście, że nie wiedziałam, jak to nazwać. I chyba wezmę sobie takie do domku. Ogólnie jest dużo takich różnych imitacji traw. Oczywiście mnóstwo słodyczy, ale to totalnie nie dział dla mnie. Ale idę zobaczyć jeszcze dział dla kota. I ja cię kręcę, jakie wielkie miski. Zobaczcie na tego. Tu są jego nogi, a tu jest jego głowa. On by zajął pół naszego mieszkania. Ale słuchajcie, naprawdę tutaj są dobre ceny, bo taki duży misiek kosztuje 100 euro, więc myślę, że naprawdę jak z takiego wielkiego pluszaka, to jest spoko cena. Zobaczcie, jaki wielkolud. Ja pierdzielę. O Boże, on jest taki ciężki. Chciałam pokazać jego skalę. Już jesteś cała. Są te miseczki, które kupiłam. Jest bardzo dużo posłanek. Zawsze takie filcowe rzeczy dla kota mi się bardzo podobały. Ale kiedyś kupiłam w Home & You takie... domek filcowy i po prostu Benji to zniszczył. Naprawdę 4 chyba dni dosłownie zajęło mu to chwilę, a wydałam na to chyba z 300 zł wtedy. O, coś takiego mu kupiłam, tylko jeszcze z takimi łóżkami kota. Pamiętam, że było to drogie, a on to naprawdę, no po prostu to zaczął to drapać i koniec. I tu jest cały dział para młoda. Proszę bardzo, różyczki, napisy, ale to jest ekstra. Balony. To wyglądało dziwnie na początku, jak popatrzyłam mnie w tą stronę. Popatrzyłam mnie w tą stronę i trochę tak, miałam takie, chyba to nie powinien być ten dział. A to tylko serduszko, no. Ja się siedzę tutaj z winkiem sam ze sobą. Wszystko przy kominku. Czuję się jak poeta, naprawdę. Bo my zostawiliśmy Jurija, żeby dodał film. Kupiłam nam was takie same sweterki. Ogarnęłaś w 70 euro? Jura, mi jeszcze 10 euro zostało. Ale powiem ci gorzej, nie starczy... Nie. Na dwa sweterki. Poczekaj, nie starczyłoby mi. No. Już Beta mi 10 euro, wiesz, dokładała, no. Ale nagle się okazało, że jest promocja. Była promocja na te sweterki. No to po ile te swetry? Kupiłam jeszcze ogrom innych rzeczy. A, jak Tomek założył, to wyglądał przezabawnie. Ale stwierdziliśmy, że lepiej ci wziąć, nie, wiesz, większy, bo będziesz wyglądać ładnie. A ja sobie wzięłam M-kę i będziemy mieć takie same. Będziemy teraz prawdziwą vlogmasową parą. Ale super! Idealnie, co? Musiałem na Słowację przyjechać. Musiałeś, dokładnie. Jura, wyglądasz pięknie. Tak? Tak, ja też zakładam swój, poczekaj. Ale super! Teraz możemy robić vlogmas prawdziwy. Dziękuję. Proszę. A całą resztę, którą kupiłam dzisiaj, pokażę wam, jak wrócimy już do naszego apartamentu. Wróciliśmy do domku i chcę wam pokazać, co dzisiaj kupiłam. Trochę poszalałam. Byłyśmy w Kiku, w
Pepco, Tesco. I tak, słuchajcie, kupiłam sobie jeszcze trochę takich bombek. A, jeszcze byłyśmy w Teddy. I właśnie w Teddy dokupiłam jeszcze bombki złote, bo ostatnim razem nie kupiłam takich małych zbyt dużo. Kupiłam jeszcze takie złote gwiazdki i jeszcze jedno opakowanie takich gwiazdek. Kupiłam je w Polsce wcześniej, ale było tylko jedno opakowanie, także dokupiłam sobie drugie tutaj. Kupiłam też torebki na prezent, taką czarną, bardzo mi się spodobała. Torebko taką welurową, bardzo mi się te welurowe torebki spodobały. Zobaczcie, kupiłam tego jelonka w Kiku. Dwa takie złote wkłady, świeczki do świeczników i uwaga, tadam! Nie wiem, czy pamiętacie, w tamtym roku też takiego mieliśmy, ale gdzieś nam zaginął przy przeprowadzkach, więc w tym roku jak zobaczyłam go tutaj w Polsce, go nie widziałam. Ale jak zobaczyłam mini z choinką, to stwierdziłam, nie no, musimy go koniecznie mieć w domu, także kupiłam jeszcze takiego miniacza. Taką zabawkę dla kota, to akurat wtedy. Bengal będzie zachwycony, bo on kocha takie piłeczki z dzwoneczkiem. I dalej, słuchajcie, z Pepco. To takie pierdoły jeszcze świeczki. I uwaga, zobaczcie, co znalazłam. Coś, co wiele z was mi wysyłało, że właśnie zielone bombki są w Pepco i kupiłam dwa takie opakowania. Tutaj jest drugie. I jeszcze kupiłam taką bardzo dużą świecę. Taką zwykłą czarną, ale jest naprawdę spora, zobaczcie. I co jeszcze ja kupiłam? I to chyba wszystko. A, zobaczcie, jeszcze dostałam od Bety taką dekorację ślubną, takie dwa gołąbki. Przesłodkie i muszę wam pokazać choinkę, którą Beta dla mnie zrobiła. Spójrzcie, to jest choinka własnoręcznie robiona z deseczek. Ja już wiem, że postawię ją u nas w sypialni, jest po prostu prześliczna. Naprawdę bardzo mi się podoba to drewienko, no cudnie to wygląda. Muszę wam jeszcze powiedzieć, że dzisiejszy dzień był naprawdę wspaniały. Może to się wydawać głupie, ale naprawdę tak ogromną radość sprawiło mi to, że mogliśmy iść do restauracji. Poczułam się po prostu tak, jakby było normalnie. Coś niesamowitego, serio. Pośmialiśmy się, był tam naprawdę super klimat. No w ogóle to był wspaniały, przecudny dzień. Jestem na maksa zmęczona, jest 1:30, jeszcze będę montować ten film dla was. Kochani, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Wyjątkowo nie otwieram kalendarzy adwentowych, ponieważ wzięłam sobie dzieci do samochodu i o tym zapomniałam i są na dole w garażu, a nie mam już siły po prostu po nie zejść. Trochę mi się nie chce, szczerze mówiąc, mam ochotę już zmyć makijaż, wziąć prysznic i iść spać. Życzę wam, kochani, cudownego dnia. Całuję was mocno. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hey, by the